którą mamy godzinę? Jezu, to tak się w ogóle da widzieć? Która godzina? Niech pan dokładnie powie. No, krótsza na piątej, no, a tam za dwie, jezu, trzy po, trzy, cztery po. Super. Dobra, niech pan sobie usiądzie, odpocznie, prosto. Dziękuję prosto, bardzo. Proszę. Na początek stres ogromny, no nie, no bo to są oczy, więc wiadomo, chyba każdy się stresuje, ale już po, jak jedno oko już było zrobione, no to widać, że ten zabieg to serio nic strasznego, więc polecam. Miałem wadę minus 6 sfery i więcej niż minus 3 cylindra. No i zdecydowałem się na samokorekcję, no bo to jednak było coś, co przeszkadzało w życiu codziennym, wszędzie z okularami. Generalnie zabieg bezbolesny, na pewno był lekki dyskomfort przy zakładaniu rozwórek, no i w trakcie nacinania płatka. Natomiast, no mówię, to jest lekki dyskomfort, z którym trzeba się liczyć, ale to na pewno nie jest nic strasznego. Wczoraj miałam wieczorem zabieg laserowej korekcji wzroku. No i to, co mnie zaskoczyło, to podczas zabiegu na pewno dziwny zapach, taki nieprzyjemny. Takie uciskanie oczu podczas zabiegu, podczas gdy ten pierwszy laser od kraja, czy nie wiem jak to nazwać, rogówkę, ten płatek rogówki. Ale nie było to bolesne, było to po prostu takie niespodziewane, szczególnie ten zapach. Dzisiaj od rana to się nie mogę nacieszyć tym, jak widzę, więc no jest generalnie super. Byłem właśnie na badaniu 100%, widzę 100%, także no po prostu bomba. Przy takiej wadzie taki efekt to no mogę tylko każdemu polecać i mieć nadzieję, że to się utrzyma. To, co teraz mam, czyli że widzę i chodzę bez okularów, wynagradza jakby te nieprzyjemności. Także jak człowiek o tym wie, myślę, że coś może boleć po zabiegu, ale to minie, to jest normalne, to tak jest uspokajające bardzo, więc wszystko jest warte tego, co się zdarzyło. Bałam się troszkę tego, co zobaczę bez okularów, jaki świat będzie bez okularów. No bałam się w cudzysłowie oczywiście, natomiast zastanawiałam się na przykład, jak to będzie zobaczyć swoją twarz w lustrze rano, bez okularów, w sensie no, z lepszym wzrokiem. No i na szczęście nie było nieprzyjemnego zaskoczenia, więc jestem bardzo zadowolona. Pewnie tego nie zrobię pierwszego, ale bardzo bym chciał, myślę, pojechać sobie po raz pierwszy nad morze, zobaczyć właśnie to morze bez okularów. Tak, począwszy od pani na recepcji, które są bardzo przemiłe i cały czas od pierwszej wizyty próbują rozładować stresik. Są bardzo, bardzo przyjemne. Po cały personel, który jest naprawdę bardzo przyjemny, odpowiada na wszystkie pytania, wszystkie wątpliwości. Uspokajający głos pana doktora podczas samego zabiegu. To, że cały czas jakby mówi, żeby w to światełko patrzeć, nawet czułam, że chyba za głowę mnie trzymał, więc to naprawdę sprawia, że człowiek jednak ma takie poczucie, że jest wśród przyjaznych osób, plus jeszcze jakby nie bałam się podczas tego zabiegu zadawać pytań, jak coś się działo takiego niezrozumiałego dla mnie, na co nie byłam przygotowana. Pan doktor na spokojnie na wszystkie pytania mi odpowiadał, więc obsługa super. Gdyby tak ludzie pracowali w każdej placówce medycznej w Polsce, to świat byłby lepszy. Naprawdę czapki z głów dla całego zespołu i to nie jest ściema w tym momencie. Polecam, naprawdę ci ludzie to jest bomba.